Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy i jedziemy od razu z tematem, bez zbędnego przedłużania. Jest posunięcie D4. Moim celem jest dojście do mniej więcej 2400. Zaczynałem od rankingu 1000. Jest D4, jest skoczek F6, jest E3. Często grają mi ludzie te posunięcie E3. Nie wiem dlaczego, nie jest oczywiście to zły ruch, ale dlaczego oni sobie zamykają gońca, nie potrafię tego zrozumieć. Dlatego też ja zagram D5, żeby spróbować zagrać symetrycznie, ale mieć właśnie wyprowadzonego swojego gońca, czyli właśnie z tą różnicą, że oni tego nie robią, a ja to zrobię. E6 z planem na przykład C5, albo z planem C6, albo z planem skoczek. Ze skoczkiem bym się wstrzymał. Nie, ze skoczkiem się nie wstrzymam. Wyprowadzę go od razu, żeby pilnować tutaj. Dobra, i przywalimy posunięcie C5. W sumie jak gra chciałem zagrać C5, to może ten skoczek by się bardziej przydał tutaj. Ale jest posunięcie A3? Niezrozumiałe dla mnie posunięcie. Dlatego teraz poczęstuję przeciwnika posunięciem C4. I ruch B3 już chyba nie jest taki mocno silny, tak mi się wydaje. Bo będę mógł zagrać tak. A4, czyli on nie pozwala mi zagrać tutaj, rozumiem. Doskonale rozumiem, ale mam na to plan. Wieża C8. Jeżeli B3, to rozważam posunięcie C3. On zagrał C3. B3 już nie będzie groźne, bo mogę wybić. Dlatego zagram hetmanem na C7, czekając na posunięcie B3 i przeszkadzając przeciwnikowi w tym, że nie może tutaj za bardzo zagrać tego B3. Zobaczcie, że goniec C1 nie gra. Ten ruch? Goniec F5. Wracamy spokojnie. Nie można E4. Nie pozwalam przeciwnikowi zagrać E4. Hetman musi wrócić i zagramy sobie sprytne. Myślę, że H6. A dlaczego by nie? Żeby goniec miał się gdzie chować. I zobaczcie, co on wyprawia. Chciał mi atakować, a nie może. I za szybko zagrał gość. Teraz jedno posunięcie i wygrywamy figurę. Zobaczcie. Posunięcie G5. Dzięki temu figura zdobyta. Nawet nie zdążyłem zrobić roszadę i już rozdają figur za darmo. Ale to wszystko wynika z tego, że gość po prostu zagrał za szybko. 1650. No zobaczcie. I takie proste błędy. Ja tu nie zagrałem jakichś specjalnych posunięć, absolutnie. Grałem bardzo normalne rzeczy. No cóż, mogę jeszcze nawet tak zagrać. Niekoniecznie się śpiesząc z biciem skoczka. Najpierw zbiję tego. Zbiję wieżę, a potem zbiję tutaj. Będę miał czystą wieżę do przodu. Dokładnie, tak się też dzieje. E4, no upragnione posunięcie E4, no myślę, że po prostu to wybiję, nie będę się tutaj patyczkował, wszystko do końca, zagram skoczkiem na F6, wprowadzę gońca, tyle w temacie, goniec D6, grożę biciem, myślę, że tutaj też mogę zagrać później goniec F4 z próbą wymiany tego gońca, ale to chyba się od tego wszystko zaczęło. Zagram tak i próbuję po prostu wymieniać. Mam do tego prawo, mam na to czas, mam też na to ochotę. Też mogę spróbować zagrać wieża G8, próbując tam atakować przeciwnika, ale nie jest to konieczne, jeżeli mam przewagę całej wieży. Tutaj hetman nigdzie nie wlatuje, ewentualnie tak może zagrać wieża G8. Hetman F3 to mogę po prostu wybić, jeżeli on mi wybija tutaj, no to trzask, trzask, trzask. Może na D4 to nie, ale wymiana jest ok, tutaj wieża już sobie spokojnie patrzy, bijemy, jeżeli on zbija, to nie atakuje mi też wieży przy okazji. Myślę, że teraz taki ruch jak król E7 na spokojnie, bronimy. Posunięcie D5 może być próbą zagrania, zagramy sobie hetman C6 z próbą wymiany hetmanów, a jeżeli to się nie uda, to na G2 dam mata. Taki ruch niegroźny, taki ruch niegroźny, gońcem na E4, bo wszystko wymieniam, wprowadzam hetmana, wprowadzam wieżę. Grać, nie umierać, moi drodzy. Szachy są piękne czasami, jak się dobrze to układa po naszej myśli. Zresztą satysfakcjonujące są bardzo partie, kiedy układają się po naszej myśli. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. Ale do tego trzeba oczywiście trenować. Trenować, grać, rozumieć szachy bardziej niż przeciwnik i wtedy to się na pewno układa fajnie. Ale to ja nie mówię tego dlatego, że gram z zawodnikami tutaj teoretycznie słabszymi, tylko pokazuję tę różnicę. No ten ruch chyba to nie był najlepszy, bo to nic nie dawało. Tutaj jest podstawka hetmana oczywiście. A, podstawka gońca. Kosze w takim razie jak dają. Dobra.
Lecimy dalej. Mamy przekroczone magiczne 1600. Posunięcie G3. Jeżeli G3, gramy proste szachy. Cały czas to będę powtarzał do znudzenia. Zresztą trzeba dłużej, żebym nie stracił myśli. W szachach trzeba systematyczności i grać w szachy do znudzenia. Że tak to dziwnie brzmi, ale gram oczywiście tutaj cały czas pilnując pola E4, więc w ten sposób sobie zagrywam. Zobaczcie, też wyprowadzam figury. Jak w każdym sporcie trzeba. O, powtarzalności, moi drodzy, tego słowa mi zabrakło. Wybijam hetmanem. Skoczek C3 właśnie jest możliwy. I teraz się tak zastanawiam, czy ja nie popełniłem błędu. No chyba nie, bo jednak jest posunięcie goniec B4 i tego skoczka mogę zlikwidować. Podoba mi się ta pozycja. Bardzo mi się podoba, bo ja jestem tu już rozwinięty. Okej. Szybka roszada nikomu nie zaszkodziła jeszcze. Jest wybicie, proszę bardzo. Pytanie, czy nie pionkiem? Gońcem, jak zbije, to on mi tutaj zagra. No właśnie, nie chcę wprowadzić skoczka na F3. Dlatego zbije pionkiem. Dobra, tu na razie nic nie może. W takim razie gramy skoczkiem na C6. Wyprowadzamy szybko figurę. Jest A3, no to wymienić muszę, bo inaczej tutaj mi kopnie. Choć też te otwarcie pozycji mogło być spoko. I teraz pytanie za 100 punktów. Co dalej? Zastanawiam się nad tym ruchem, dlatego że to wybicie niekoniecznie musi być jakieś fantastyczne, bo mogę wtedy chyba wybić tu, wybicie i wieża E8. Tak zrobimy. Sprowokujemy gościa, a jeżeli nie wybije i zagra jakieś tam H3, to zagram tutaj. Tak na bezczela spróbuję się wpakować. Z drugiej jednak strony po H3 mogę rozważyć goniec H5. Taki ruch nie będzie chyba najlepszy, bo mam szacha wtedy. Zbił. I ciekawe, czy on dostrzegł taki ruch. Oczywiście też po tym ruchu. On jak zbije mi tu, ja zbijam, on odbije, ale to się wszystko trzyma. Zbijam na D4. Pewnie tego nie zauważył. Zbił wszystko hetmanem, wymieniamy absolutnie i wieża E8. Ja po prostu odbijam gońca, cały czas zachowując super aktywność, on nie może zrobić roszady. H3, to wtedy zbijam tutaj i sobie tam odejdę gońcem i gramy sobie dalej w szachy. Król zapewne tutaj, jakiś taki ruch, okej, a tutaj nie mogę, bo mi zagra, tu będę miał dwie figury atakowane, więc kulturalnie zagram tak, żeby nie wpuścić jeszcze skoczka. On może zagrać G4. Wtedy ja zagram tak i gramy sobie dalej w szachy. On ma problem z rozwojem. Wprowadzam sobie drugą wieżę do ataku. On też nie może zagrać wieżą tutaj. No zobaczcie, któż nie chciałby grać czarnymi? Z takim rozwojem oczywiście. No jeżeli skoczek wejdzie tutaj, to ja tam już będę z wieżami i z gońcem świetnie sobie działał. W ogóle gość gra bardzo szybko i chyba bardzo niepoprawnie. Teraz się zaczyna tutaj mała miazga, moi drodzy. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem, jeżeli zagram sobie tak, on tutaj, ja zagram tu. Ale myślę, że proste bicie pionka będzie lepsze. Dokładnie, on tu próbuje mi coś zrobić. Wydaje mi się, że mogę pójść na wieżówkę. Mam pionka więcej, on mi zbije gońca. Wieżówka na pewno też jest lepsza. Dokładnie, tutaj i chyba po tym ruchu. Może się poddać gość, bo jest prosta groźba. Tak coś czułem. Za szybko też gość pograł. Więc tutaj mamy już pozycję kompletnie wygraną. Nawet jakbym tej wieży nie zdobył, to wieżówka byłaby easy. No cóż, poszło jak poszło. Posunięcie E4, E5, F4, gambit królewski po raz kolejny i moje ulubione goniec na C4. Zdaję sobie sprawę, że można też grać inaczej. No właśnie, bardzo często błędy popełniane przez zawodników. Goniec C5 jest to duży błąd, bo daje mi bardzo duże tempo do gry. I wybijam sobie tutaj na E4. Posunięcie C3, chociaż taki ruch też daje radę, bo wyprowadzam sobie skoczka. Okej, tu będzie atak. Zagram sobie C3, wzmocnię i skoczek D2, czyli wzmacniam dalej na E4, robię roszadę. I wszystko dzieje się pięknie. Oczywiście przeciwnik może zagrać D5. Dlatego też można gońca na przykład schować na D3, też fajnie, on będzie zerkał sobie w tamtą stronę. To był bardzo ciekawy ruch, ale nic nie daje, dlatego że wybijam i mogę wybić tu, aczkolwiek to mnie kusi. Nie, no wybicie pionka, raczej wybicie pionka jest lepsze. Pomysł był dobry, jednak tutaj na E5 zdecydowanie więcej razy broniłem, więc no gość się po prostu tym razem znowu pomylił.
Goniec C5 to była pierwsza pomyłka, zagranie na E5 według mnie to jest druga pomyłka. Skoczek na G4 mogę też zagrać tu, to się wszystko zgadza. Poczekajcie, a może ja też tak podszedłem do tego za szybko, bo są groźby teraz. Tutaj gońce muszę zagrać tu, on zagra G5, nie mam wyjścia. On zagra G5 i chyba tracę jakość? W sumie nie do końca, bo mogę też zagrać H3. Bicie tutaj nic nie daje na D4, bo zbijam. On zbija, ja mogę oczywiście tu, on tu, ja wybijam. Będę miał więcej figur za wieżę, więc się wszystko taktycznie zgadza. Też właśnie warto na coś takiego zwracać uwagę. No G5 jedynie mnie tutaj nurtuje, aczkolwiek mam H3, bo chodzi o to, że jak odejdę gońcem, to on mi zrobi widły na E3, więc po takim ruchu gram H3, jak on mi bije tu, to ja biję tam. I wszyscy jesteśmy zadowoleni. On jeszcze może później tam zagrać, więc a ja mogę tutaj, jak on mi zbije gońcem na G4. I bardzo się cieszymy z tego posunięcia, mój drogi przyjacielu. Gramy posunięcie H3. Chociaż tak teraz patrzę, że mogą nawet hetmanem na E1 zagrać, spróbować wymienić, ale H3 myślę, że też jest w porządku. Zawsze mi po zagraniu takim ten hetman E1 może być zagrany, więc wszystko działa. What? Nie wiem, o co chodzi, ale taką podstawkę chętnie przyjmę. No, przesłonę chciał zrobić. Może myślał, że ja w tej sytuacji zbiję królem, on zbije tutaj. Królem, co ja gadam, słuchajcie, ale będziecie ze mnie śmiać, że królem zbije. No oczywiście hetman broni. Dobra, nie widzieliście tego, nie słyszeliście, sorry. Za dużo tych szachów, już mi się plączą tutaj zasady nawet. O matko boska. Figura więcej. Nie wiem, jak dalej tutaj to skomentować. Gość po prostu podstawił w prosty bardzo sposób. Jest G5. No, troszkę za późno. Gram tak. Stabilnie. Wszystko tutaj się trzyma bardzo pięknie. Jeszcze tam uderzamy na F7. No, dobrze. Zbijam na G4. No, okej. I hetman F1 może zagram. Będę atakował na F7 od razu. Moim następnym ruchem będzie też plan wieża F4. Oczywiście tam jakieś groźby mata z gońcem i hetmanem, ale to jest daleka droga, dlatego że zawsze mam zasłonę gońcem, zawsze mam zasłonę E5, więc się tego nie boję. Dobra. Walka trwa. Myślę, że wieża F4. Nie będę bił, choć pewnie można tak zrobić. Wolę zagrać tutaj, związać tutaj tego gońca, zagrać hetmanem na F2 i po prostu wymieniać figury, nie ryzykować niczym, nie kombinować specjalnie, po prostu grać proste szachy. Tak jest najlepiej mówić, oczywiście w praktyce ja wiem, jak to wygląda, że jest zawsze troszeczkę trudniej, aczkolwiek trzeba próbować grać jak najprościej. Okej, gość kombinuje. Ja od razu, nie zastanawiając się, hetman F2, próbując wyrzucić stąd hetmana. Hetman na H5 może zagrać. Mogę przepchać, ale myślę, że bicie będzie dobre. Po prostu ten pionek nie będzie pilnował gońca. Ale też myślę, że... Aha, goniec E2 nie mogę później po hetman H5. Mogę też to zostawić, mogę wzmocnić, zagrać wieżą na F1. I tak pewnie zrobimy, wprowadzimy ostatnią figurę do gry, tak sobie to zrobimy, bo on wybić tam nie będzie mógł, bo będę miał trzask na F8. Wymienił! Super, to wymieniam to w takim razie gońcem. Dlatego, że on nie może wybić tu, bo zbijam gońca. Jak wymienił, to w ogóle jest teraz pięknie i prosto. No, wprowadzam wieżę na E1. Dlaczego by nie? Skoro skoczek fajnie broni. No, jest to oczywiście, jak wszyscy widzą, totalnie przegrana pozycja. Wybijam, wszystko się wymienia. Dokładnie. Po goniec bije F5, mam też ruch goniec D3. A, takie wymianki to też... Też lubimy. Goniec E2. Po prostu na pionka.
Jak będzie zagrane C5, to mogę też gońcem na F2 tu spróbować wymienić. Dobrze. No to może tak, i ustawimy się tutaj. Podprowadzę króla, dokładnie, mam szach. Mam szacha. Skoczek C4 z atakiem na gońca. Jak bicie, to bije najpierw tam, będzie prościej. I wszystko tutaj gra. Wszystko gra i buczy. O, to wtrącanko było ciekawe. Aczkolwiek mogę zbić. Mogę zbić, nie mogę sobie na to pozwolić, bo tutaj też mam skoczka, więc sobie po prostu ucieknę skoczkiem. Nie musiałem tego robić, ale to też działa. No nie wiem, na przykład tak z atakiem, powiedzmy. Plan jest prosty. Podejść królem, ustawić pionkę na czarnym polu. Po prostu królem tam, tutaj się zawsze ustabilizuje sytuacja, podchodzę. Nie muszę jakoś specjalnie kombinować. Oczywiście taki ruch też... Właśnie pokażę wam, że po zagraniu skoczkiem na D6, no tutaj oczywiście ucieknę, żeby mi już nie atakował pionków. No i po skoczek D6 będzie bardzo fajna ściana nie do przejścia. Zagram skoczek D6. I tutaj te pola są fajnie kontrolowane. Przeciwnik nie będzie mógł przejść. Ja już mam prosty plan zasuwania królem po pionki. Oczywiście w międzyczasie zagram sobie G3. Lecę królem do pionków. Jakiś goniec F1 prawdopodobnie, to G3. No to lecę sobie królem na D4. Jeżeli taki ruch, to taki. No i wszystko działa jak należy. No to lecę królem, tutaj to tu, przypominam, o, niech będzie już G3. Mogłem oczywiście też dać szacha, wszystko można tutaj robić, ale będę kosił pionki. Fajnie skoczek z gońcem współpracują, goniec ze skoczkiem. Ok. Mogę zbić w sumie już teraz. To związanie nie ma znaczenia żadnego. Odchodzę królem i zasuwam pionem. A, gdzieś tam gońcem sobie odejdę. Po tym ruchu w sumie B4 mogę zagrać. Tu i tak trzymam pionka. I za chwilę A6, A7, A8. Dokładnie. No dobra, lecimy z kolejną partią. Gramy czarnymi. B4. Posunięcie C6. Jest dosyć ciekawy tutaj plan, aczkolwiek obalony. Zaraz powiem, o co chodzi. C3 jest w ogóle bzdurą, bo tutaj chodzi hetmanem o to, żeby atakować pionka i wymusić ruch C3, co zablokuje figury przeciwnika. To jest otwarcie orangutana. Także ciekawe, czy ktoś to zna. A po ruchu A3 jest ruch A5. I co ciekawe, po tym A5 wydaje się, że czarne są świetne, bo tutaj atakujemy. C3 to cały czas blokuje, ale jest ruch C4. I okazuje się, że po wybiciu na B4 jest ruch C5 i nie można wybić, bo jest AB, atak na hetmana i na wieżę. Więc po A3, A5, C4, po wybiciu i C5 trzeba uciec hetmanem. Po wybiciu wybijam tam na A1. No też wszystko gra, tak? Potem gramy sobie D5 i gramy proste szachy. Zobaczymy, czy gość to zna. No gram A5, bo lepszych ruchów chyba też nie ma w tej sytuacji. I on musi znać posunięcie C4. Nie ma innej opcji. Chociaż zastanawiam się, czy po takim ruchu nie mogę zagrać D6. Ale nie, on wtedy zagra hetmanem i po wybiciu tam wybijamy, no, zna C4.
Zna posunięcie C4. Bardzo dobrze. To może w takim razie wybije. C5 teraz jest bardzo dobre posunięcie. No nie, no słuchajcie, świetnie. Świetnie gość ogarnął. Jednak coś tam wiedział w tej pozycji, jak sobie grać. Zostawił właśnie na to pułapkę. Fajnie. No i posunięcie D5. Bicie w przelocie jest dobre dla mnie, bo zostanie izolowany pionek, ale gram D5, żeby figury oddychały. Za chwilę będę chciał grać E5, ale on na to może mi nie pozwolić, grając na przykład skoczkiem. I będzie trzymał to pole. Tylko, że ja mogę zagrać też skoczkiem tutaj. On może zagrać też D4, ale wtedy sobie zablokuje gońca. Chwilowo przynajmniej. No i mamy taki trochę, powiedzmy, gambit hetmański, bez wieży. Myślę, że czarne nie mają tutaj żadnej krzywdy. Dokładnie. Gram skoczek D7, żeby próbować zagrać po prostu E5. I to się chyba może trzymać, ale widzę, że gość ogarnął. Jednak grając B4 on musi znać takie pułapeczki. Dobrze, dobrze. Chciał tutaj przeciwnik mnie ograć na pułapkę. No nie mogłem sobie na to pozwolić. Fajnie, ale fajnie, fajnie. Ciekawe to jest, te B4. Znaczy, ciekawe. No ja nie polecam za bardzo grać B4, bo to taki ruch... taki dziwny. Nie wiem w sumie jak go określić. No nie jest taki standardowy. Można się oczywiście pobawić grając takie posunięcie, ale żeby grać to cały czas, to raczej nie polecam. No dobra, i lecimy sobie z posunięciem E5. E3, E5, trzymamy tutaj to. I myślę, że teraz mogę zagrać po prostu G6, nie śpieszyć się. G6 i tutaj, żeby wzmocnić, dokładnie, wzmocnić ruch E5 i skoczkiem na E7 sobie zagram. Ja bym na jego miejscu chyba jednak ładował D4 tutaj, tutaj i próbował przez B5 grać. No ja na tym skrzydle będę próbować atakować, on na tym. Goniec C8 oczywiście nie jest wyprowadzony, ale on chwilowo nie jest aż tak bardzo potrzebny. Skoczek na E7. Skoczki dobrze tutaj pilnują centrum, roszada. I teraz myślę nad ruchem F5. Skoczka się nie boję, bo mogę zawsze zagrać skoczkiem na F6 i to się będzie trzymać. Goniec będzie pilnował pola E6, a F5 może być groźne. Oczywiście można zagrać H6, żeby nie wpuścić skoczka. Tylko, że jak zagram tutaj, on wejdzie skoczkiem, to nic mu to nie da, więc on może stracić tempo, więc moim planem będzie zagranie F5. F5, a czy potem E4 to nie, bo wpuszczam pole, bardzo ważne. E4 to nie, ale zawsze mogę go straszyć takim ruchem F4 chociażby. Ja myślę, że taki ruch E4 z jego strony jest ciekawy, bo jak zagram tak, to skoczek wejdzie tu i jakieś tutaj pola są. Aczkolwiek po tym ruchu ja nie muszę reagować, mogę na przykład tak zagrać również i próbować rozbić te pionki. Też to jest jakaś tam idea dosyć ciekawa. Jest hetman, ja myślę, że teraz tu trzeba zagrać mimo wszystko, moi drodzy. Posunięcie B6, bo po wybiciu wybijam to na przykład hetmanem i celuję w pionka. Troszeczkę próbuję się tutaj rozwiązać. Z drugiej jednak strony, jak on zagra tak, a nie zagrał. A to ciekawe w sumie. Dobra, to wybijamy. On musi wybić. Koncepcja gry trochę się zmienia i zagram gońcem na A6, celując w tego gońca. Ja mam teraz też wieżę B8, czyli w ogóle po drugiej stronie będę próbował jednak grać. Też w sumie można. I czasami są pułapki w stylu wieża B8 i E4, żeby atakować tam i coś atakować tam po przekątnej. Aczkolwiek goniec jest broniony przez wieżę, więc na razie to się trzyma. Ale goniec A6 złapał aktywność i to jest ważne. No dobra, skoczek broni B6, broni tutaj, goniec broni. Skoczek celuje też w D5, czyli asekuruje troszeczkę pionka. Zawsze to E4 nie jest takie groźne. Wieża B8 zaraz będę chciał zagrać. Myślę, że jest w porządku. I ten pionek jest broniony tylko przez wieżę. To jest mało. Uważam. G3? Nie rozumiem. Wieża B8. Lufcik jedyne. Co to? Lufcik dla króla. Ok. Lufcik dla króla. Taki ruch teraz jest możliwy. Bo chodzi o to, że ja celuję też tutaj gońcem. Ciekawe, gdzie on zagra hetmanem. Przypuszczam, że na A3. To może być dobry ruch. Na C2 zagrał. Ho, ho. Ale nie, zaraz, moment. Tu też chyba nic nie ma. Pytanie, czy nie zagrać H6 jednak, żeby poczekać, czyli poczekać na rozwój wydarzeń. Tylko teraz pytanie, czy tak nie mogę. Chyba mogę. Zagram tak. Zagram tak. Skoczek B3 groźne nie jest, bo hetman A4 i ładuje się na związanie, ale wspomaga to też atak na pole C5.
Taki ruch jeszcze nie działa, bo on nie musi bić, prawda? On może, mógł zagrać tak, a tutaj na D3 jest broniony, więc trzeba poczekać na dobrą okazję. Nie ma tu jakiegoś forcingu, nie ma czegoś tutaj takiego, że już czarne wygrywają, czy coś w tym stylu, albo że białe wygrywają, ale myślę, że jesteśmy czarnymi trochę wyżej. Wyżej jest centrum ustawione, więc to może świadczyć o tym, że też jest lepiej rozegrany debiut czarnymi. Zaryzykuję to stwierdzenie. No, wiem, że gram trochę szybko, ale mam nadzieję, że nadrabiam gadką akurat w tej partii, więc mam nadzieję, że to też jest w miarę zrozumiałe. No i cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, co grać białymi. No tak. To tu i wtedy E4. Wtedy tu. Nie, co ja gadam w ogóle? Jak tutaj, to mogę zbić potem pionka za friko. I to też będzie super. D4 może być w sumie zagrane. Będę musiał wrócić. To ciekawe, ale skoczkiem mogę wybić, ale wtedy będzie szach. Kurczę, może jednak te H6 trzeba zagrać. Może jednak te H6 będzie trzeba zagrać w pewnym momencie. Król G2. Dobrze, więc zagram te H6, wyczekujące posunięcie. Tak sobie obliczyłem 48 ruchów dalej, że te H6 będzie ruchem, które będzie mnie tutaj chować króla. No więc spokojnie sobie tam zagram. No i ciekawy jestem. On musi jakieś ruchy wykonywać. To też jest fajne takie podejście czasami do pozycji, do szachów, do partii, że trzeba sobie zadać pytanie, a co ma zrobić przeciwnik? No i właśnie, przeciwnik też coś musi zrobić. Więc ruch wyczekujący, który może się po prostu przydać, ograniczający przy okazji skoczka odrobinkę. I teraz pytanie, co mają zrobić białe? No ja mam na razie dwie linie, wprawdzie też nie mogę ich jakoś super wykorzystać, ale jakoś będę próbował. Okej. Zagram tak. Chodzi o to, że mogę zagrać hetmanem i celować tu mocno, ale też mogę zagrać tak i spróbować wymienić na przykład hetmany, złapać aktywność na dwójce. Wyczekujące posunięcia. Taki ruch jest możliwy i on to zagrał. Myślę, że zagrał dobrze, ale mogę teraz też tak zagrać, tylko że chyba to nic mi nie da. Specjalnie to chyba nic mi nie da, ale zaraz, tu jak wybiję, tu wybiję albo goniec do końca, mam fajny ruch skoczek F5. Tak zrobimy, wybijamy. Wybijamy, będzie słabość na D4, będzie słabość na D4, moi drodzy. Tak, nie wpuszczam skoczka, nie wybijam, żeby ten skoczek nie wszedł do gry, więc skoczek G1 stoi źle. Po wybiciu, wybicie i skoczek F5. Zdecydowanie, definitywnie i to szybko. Atakujemy teraz pionka na D4. On wybił, jak zagram tak, on zagra wieża B1 i ja za bardzo nie mam ruchu chyba, więc zbijam wieżą. Oczywiście jest broniona, ale lepiej zbić tutaj, bo nie ma wieży na A1, a wieża B1 już nie jest groźna teraz. A jest atakowany pionek. Ile to trzeba się napocić, żeby atakować jednego pionka? I też nie wiadomo, czy go zdobędę. On może oczywiście skoczek F3 albo tutaj. On właśnie. Ale chwilunia, my mamy na to sposoby. Sposoby są takie, że on mnie tutaj odpędzi. Za moment. Jakiś taki ruch niech będzie. Atakujemy tu. Grożę wzięciem pionka. I nie zawaham się go użyć. Ewentualnie jakieś związanie może nastąpić, to zawsze mogę tak zagrać. Mogę zagrać tak. Dużo ruchów chyba tutaj mam dosyć dobrych. W każdym razie, on ma bardziej wysuniętego pionka niebronionego i to jest atut dla czarnych. Dokładnie, zagrał tak jak mówiłem. Teraz pytanie. Czy wymienić hetmany? Czy zagrać też tak? Wieża A1 może być też ciekawe. Dobra, próbujemy wymienić hetmany, żeby jakoś mnie nie skontrował. Na razie rezygnuję z pionka, ale wymiana hetmanów może być korzystna. Czy ten pionek jest teraz słaby? On G4 może zagrać. Powinien. Będę musiał wtedy uciekać trochę do defensywy, ale król F8 zawsze jest, a król F8, jak wiemy, działa wyśmienicie. Tutaj tak. Dobra, gram tak. Uparcie na pionka. Już sobie policzyłem, że jak zbiję tutaj,
To ja będę mógł zagrać tak. Dokładnie. On zagra tu, ja zbiję, on zbije, ja zbiję, on tu. Aha, ja tu, on tu, ja tu, on szach, ja tu, on tu. A ja tak poszło inaczej. Tutaj nie atakuje spryciula. No powiem wam, że przeciwnik ogarnia temat. Nie widziałem tego. Dobra, próbujemy. Zbijam na D4 tu bronię, on mi zbije tu. Będzie mi tu atakował. Wieżą zbił. Taki ruch teraz nie działa. Chodzi o to, że jak on zbije tutaj, to ja zbijam tutaj. Więc on musi chyba wieża E7, ale też nad tym ruchem musi się zastanowić. I ja wymieniam. Problemy znikają. I wprowadzam sobie króla na F7, nie wpuszczając nigdzie wieży. W pionkach jest porówno, ale uważam, że ten pionek D4 był ważniejszy, bo teraz kolejnego mam ochotę zjeść. No, ale tu muszę przyznać, że opór ze strony przeciwnika bardzo duży. Gram H5, jak H4 to H5 stabilnie. Jak tutaj to oczywiście wymieniam i wieżówka będzie wygrana, bo wezmę tego pionka. Skoczek jest uwięziony. Dokładnie, wymieniam. I tutaj, i za chwilę tego zdobywam. H4 było dobre, bo on H5 by zagrał. To by był bardzo nieprzyjemny ruch. Zawsze ten ruch H5 jest taki... No, bardzo nieprzyjemny, bo zawsze mógłbym tak zagrać. A 10 sekund nawet mu zostało. No, ale wieżówka jest wygrana, więc czyste sumienie. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.